Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. No to zaczynamy. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale i w kolejnej prognozie. Dziś sprawdzimy oczywiście, jak będzie sytuacja wyglądała w nocy z soboty na niedzielę oraz przede wszystkim w niedzielę, bo może być dosyć dynamicznie, szczególnie w Polsce Wschodniej. Zanim to jednak nastąpi, przeglądamy Wasze raporty i to, co widzimy, to Mazury. Mazury kilka dni temu, fotografia Mazury przez obiektyw, no i piękny księżyc oraz bocian. Dajcie znać, czy u Was są bociany. U nas już oczywiście są jak najbardziej, dzisiaj też miałem przyjemność obserwować. No i ten rzepak. Rzepak w województwie pomorskim kwitnie, ale ja Wam powiem, że na Podlasiu nie widziałem. W tym roku jakoś tego rzepaku za bardzo nawet też nie ma, ale powiem Wam szczerze, że widok fajny. Pamiętacie te czasy, kiedy tego rzepaku jest naprawdę, było naprawdę dużo i tam dziewczyny robiły sobie zdjęcia w tym rzepaku, a ludzie je przyganiali? Ja pamiętam, nawet byłem świadkiem czegoś takiego, bo była ta moda na te zdjęcia z tym rzepakiem. No ale wróćmy do pogody. Jeśli chodzi o temperatury, w sobotę bardzo przyjemnie, nawet bardzo ciepło w Polsce południowej, południowo-zachodniej, również południowo-wschodniej, temperatury do 20 bądź 21 stopni Celsjusza. W Polsce północnej chłodniej, najchłodniej nad morzem oraz w województwie podlaskim Suwalszczyzna, tam tylko 12 stopni Celsjusza, ale mimo wszystko i tak było przyjemnie. W sobotę nad Polską zachmurzenie już było dosyć duże, szczególnie w Polsce północno-zachodniej oraz następnie centralnej. Do nas zbliża się niż wraz z systemem frontów atmosferycznych od północnego zachodu. Jednak jeszcze w dzień było całkiem przyjemnie, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej. Tam mimo tego zachmurzenia, które było, było prawdopodobnie widoczne słońce z efektem takim jak halo, więc całkiem fajnie. No i tutaj przechodzimy do tego, co będzie działo się w nocy oraz do tego, co będzie działo się w niedzielę. A w niedzielę widzimy wędrówkę niżów. Jeden z tych niżów będzie przemieszczał się nad Morzem Bałtyckim i on jest dla nas najbardziej istotny. Drugi z tych niżów będzie zbliżał się do Wysp Brytyjskich. Te niże przede wszystkim zaciągną do nas już chłodniejsze powietrze, przede wszystkim z nadmorza północnego, jeszcze w tym 14, 15, po części 16 kwietnia te temperatury aż tak mocno nie spadną. Te powietrze jeszcze nie będzie bardzo zimne, ale już to zdecydowanie odczujemy. Na południu, z południa jeszcze do Polski będzie docierało troszeczkę cieplejsze powietrze, jednak jutro, czyli w niedzielę nastąpi już wyparcie tej masy powietrza frontem atmosferycznym chłodnym, który przyniesie oprócz opadów deszczu również burze. Burze być może w postaci linii szkwału. No i tutaj wiadomo, że w takich sytuacjach będziemy mieli bardzo silne porywy wiatru. Jednak ta sytuacja powinna być krótkotrwała. Zacznijmy od nocy. Już w godzinach północ, pierwsza, druga nad ranem, na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć. Od strony Morza Bałtyckiego wejdą strefy opadowe, opady pochodzenia konwekcyjnego. Mogą padać wyładowania, a sama konwekcja może przybierać formę liniową. Na tej formie liniowej przemieszczającej się nad danym obszarem, prócz silnych opadów deszczu, ale krótkotrwałych, możemy mieć też silniejsze porywy wiatru. Na pozostałym obszarze noc bardzo, bardzo ładna. Temperatury już na wybrzeżu zaczną nam dosyć mocno maleć w godzinach porannych, tam 7 do 8 stopni Celsjusza, ale na pozostałym obszarze ta noc jeszcze ciepła, 16 nawet do 17 bądź 18 stopni Celsjusza. No to nie, całkiem przyjemna ta noc. Warto jeszcze poczerpać z niej trochę, no bo potem będzie zdecydowanie chłodniej. Moi drodzy, już na wybrzeżu w godzinach porannych zacznie mocniej wiać, od 40 do 50 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę.
W związku z tym sieć obserwatorów burz wydała ostrzeżenie na tą właśnie noc. Na województwie zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz na północy województwa podlaskiego są możliwe burze. Te burze nie powinny być silne. Porywy wiatru to 30-40 km na godzinę, ale z racji tego, że mamy już coraz lepsze warunki dynamiczne związane ze zbliżającym się do nas niżem, to nawet mimo tego, że będzie noc, te burze mogą się wypiętrzyć i gdzieś może kolokwialnie podstrzelać. Nie za bardzo, ale jednak. No i tutaj na wybrzeżu już zacznie mocniej wiać. Od 50 do 70 godzin kilometrów na godzinę, szczególnie właśnie w tych godzinach porannych. No i jeśli chodzi o niedzielę, ten system frontów, ten front atmosferyczny, przepraszam, zacznie dalej przemieszczać się w kierunku południowo-wschodnim. Około południa powinien już rozciągać się od Suwalszczyzny po województwo praktycznie opolskie, może inaczej, po województwo dolnośląskie i szybko będzie przemieszczał się w kierunku południowo-wschodnim. No i tutaj burze mogą przede wszystkim wystąpić w tym pasie centralnym, południowo-wschodnim, ale też wschodnim. Część modeli sugeruje najsilniejsze burze nad Białorusią, ale też częściowo nad województwem podlaskim, nad południem województwa podlaskiego. Według modelu SwissCAD, który tutaj widzicie, jeżeli to by miało miejsce, mielibyśmy tam bardzo silne porywy wiatru. Część modeli pokazuje jednak burze południowo-wschodniej. W związku z tym zaraz przejdziemy do omówienia, gdzie one mogą wystąpić na podstawie prognozy sieci obserwatorów burz. Jak widzimy, ten front atmosferyczny przede wszystkim będzie tutaj zawierał w sobie konwekcję, opady pochodzenia konwekcyjnego. Te komórki konwekcyjne bądź burze będą miały tendencję do układania się w formę układów liniowych. Na czele tych układów liniowych możemy mieć całkiem ładne chmury szelfowe, no i też będą silniejsze, ale jednak krótkotrwałe porywy wiatru. Temperatura wraz z przemieszczaniem się tego frontu atmosferycznego będzie spadała. Przed frontem atmosferycznym do 18, 19 bądź 20 stopni Celsjusza, natomiast za frontem atmosferycznym 6 do 7 bądź 8 stopni Celsjusza. No i te porywy wiatru. Tu podzielimy te porywy wiatru na dwa obszary. Pierwszy obszar to jest północ Polski, przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i część przybrzeżna. Tam z racji tego, że będziemy mieli bliskość niżu, porywy wiatru mogą osiągać do 100 km na godzinę i one będą utrzymywały się prawie przez cały dzień. Natomiast tam, gdzie będą tworzyły się formacje liniowe, tak jak w tym wypadku tutaj w Polsce wschodniej, południowo też wschodniej, częściowo południowo-wschodniej, to tu porywy wiatru podczas przechodzenia tej formacji konwekcyjnej mogą osiągać 70 do 80, a lokalnie nawet 90 km na godzinę. Więc tu też musimy na to zwracać uwagę, przede wszystkim mając ze sobą jakąś aplikację, która też sprawdza wyładowanie. Tam właśnie północ, północny wschód i wschód, te porywy mogą być najsilniejsze. Jeśli chodzi o prognozę burzową, sieć obserwatorów burz wydała przede wszystkim ostrzeżenia niewielkie i marginalne, niewielkie dla województw wschodnich i po części centralnych, a marginalne na obszar okalający. Z racji tego, że podczas przemieszczania się tego frontu największa aktywność ma właśnie przypadać tu, na tym obszarze, ale przede wszystkim poza naszymi granicami, czyli już nad Białorusią i po części nad Ukrainą. No i mamy też prognozę sieci obserwatorów burz wiatrową. Drugi stopień zagrożenia silnymi porywami wiatru na krańcach północnych województwa pomorskiego, tam od 90 do 100 bądź nawet 110 km na godzinę. Województwo pomorskie, zachodniopomorskie i tutaj północne krańce województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i Warmia i Mazury, tam ten stopień będzie niższy, ale nadal od 70 do 90 km na godzinę może powiać, prawda? Po przejściu tego frontu atmosferycznego zacznie robić się już chłodniej. Jeszcze w poniedziałek te temperatury mogą wzrosnąć do 14 bądź 15 km, do 15 stopni Celsjusza, ale potem już widzimy spadek.
I to spadek dość znaczny, o którym mówiłem wcześniej. Te temperatury w nocy będą zbliżać się bądź delikatnie spadać poniżej 0 stopni Celsjusza. I to w sumie niezależnie od obszaru, bo mieliśmy tam Gdańsk, teraz mamy Łódź. Tu również widzimy, że w nocy te temperatury mogą spadać. No i zobaczcie, nawet Jelenia Góra nie uchroni się przed przymrozkami. Bardzo niskimi temperaturami również w dzień. Moi drodzy, z racji tego, że jutro może być dosyć intensywny dzień, jeśli chodzi o burze, zapraszam na stronę obserwatorzy.info, żeby być na bieżąco, a żeby się zabezpieczyć przed zaskoczeniem, przed burzą, zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz. My widzimy się w kolejnym materiale.